Czuwaj, druhny i druhowie. Minęła godzina 10. Parę minut już jest po czasie. Myślę, że wszyscy, którzy chcieli dotrzeć, już są na sali, chociaż trochę wolnych miejsc zostało, więc może ktoś jeszcze dołączy. Spotykamy się dzisiaj w Sanoku na konferencji harcmistrzowskiej Ruch i organizacja. Jest to temat obecnie w naszym Związku Harcerstwa Polskiego, temat, który budzi emocje, który budzi dyskusje. I stąd padł taki pomysł, żebyśmy w gronie podkarpackiej kadry porozmawiali o tym, o tej sytuacji, o tym takim pozornym konflikcie ruchu z organizacją. Czy on jest pozorny, czy on faktycznie jest, to za chwilkę będziemy słuchać i rozważać tą wątpliwość. Serdecznie witam na dzisiejszej konferencji druha przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, druha burmistrza Dariusza Supła. Witam byłych druhów naczelników w kolejności chronologicznej drucha harcmistrza Krzysztofa Grzybyka oraz drucha harcmistrza Ryszarda Pacławskiego. To są nasi podkarpatcy byli naczelnicy, stąd taki klucz doboru gości. Witam również druhnę harcmistrzynię Krystynę Chowaniec, członkinię Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Witam wszystkich komendantów łowców, którzy jakby zawitali na dzisiejszą konferencję. Drucha Remigiusza Łuca, druhnę Iwonkę Dziedzic, druhna Bartłomieja Maryniaka i kogoś jeszcze pominąłem chyba? A, druhnę Bernadette Bańdur, bardzo serdecznie witam, druhnę Marylkę Kurkarewicz. Kilkoro naszych komendantów łowców obecnych jest. Jest Madzia Grzybowska-Rogala, też łupiec łańcut. Widzimy, jest nas liczne grono. Jest druhna Mirka Barylska, tak jest. Druhna Mirka siedzi, bo ma nogę w gipsie, tak. Są z nami też byli komendanci chówców. No grono jest bardzo zacne. Bardzo dziękuję Wam za obecność, za przyjęcie tego zaproszenia, za chęć do rozmowy nad tematem, który pewnie troszkę nas tutaj rozpalił. Konwencja tej konferencji ewoluowała od kursu Komend Chówców, który zdecydowaliśmy się w naszej chorągwi przeprowadzić w drugiej edycji, bo ta nasza jesienna tura zjazdowa wyłoniła kilku nowych komendantów chłopca, kilka nowych składów komend i uznaliśmy, że jest to zasadne, aby ponowny kurs komend przeprowadzić właśnie dla tych osób, które są nowe na tych funkcjach, ale również dla tych, którzy nie byli w stanie albo nie mogli uczestniczyć w edycji sprzed 2 lat. Jeszcze pamiętamy ją sprzed pandemii. No i ten pierwszy biwak kursowy, który właśnie się odbywa od wczoraj, to jest taki biwak, który skupia się wokół statutu, wokół właśnie organizacji, wokół tych podstawowych zasad funkcjonowania, trybu funkcjonowania naszej organizacji. Ten temat ruchu i organizacji bardzo nam pasował w ten dzień. W związku z tym, chcąc zrobić z tego też wydarzenie i wyzwanie dla naszej chorągwi, propozycja, aby odbyło się to w formie konferencyjnej, a już idąc krokiem następnym, faktycznie zaproszenie gości, faktycznie poproszenie kursantów, uczestników kursu, ale również kilku członków komend chówców czy komendantów chówców, którzy już ten kurs ukończyli 2 lata temu, o poprowadzenie, o wypowiedzenie się, o pokazanie kilku, 7 aspektów tego zagadnienia ruchu i organizacji. Także bardzo dziękuję całej 10 instruktorów, bo to jest 7 tematów, ale 10 mówców, którzy będą te tematy tutaj przed nami roztrząsać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za przyjęcie tego wyzwania. Wiem, że wszyscy jesteście w emocjach w tej chwili, także trzymamy kciuki za Was. Nie martwcie się, na pewno brawa będą.
I cóż, na początek konferencji uznaliśmy, że trzeba zacząć od tematu najtrudniejszego tak naprawdę, bez którego można wszystko jakby zaprzepaścić, każde staranie. Mówimy o braterstwie. Temat bardzo trudny, temat istotny i dlatego ten temat zaproponowaliśmy, aby tą dyskusję jakby odbyli między sobą właśnie nasi goście z poziomu centralnego organizacji, czyli druh przewodniczący i druhna członkini Centralnej Komisji Rewizyjnej. Co niniejszym, oddając głos, zapraszam druhna i drucha na środek. Ja w tej chwili troszkę się oddalam. Oddaję głos druhnie Krysi, druhowi Dariuszowi. Czyli my sobie mamy tu usiąść i rozmawiać, tak? Mówić głośno, bo chyba mikrofon... Damy sobie radę, dobrze. Jeżeli mogę, zanim zaczniemy, ja wiem, że tak jak powiedział duch komendant, będzie tu trochę wystąpień TEDxowych, więc chcę Was tylko zachęcić, żebyście się nie bali. To naprawdę jest niezłe doświadczenie. Ja jestem gawędziarzem. Wydawało mi się, że po prostu daję sobie z tym radę bez kłopotów, ale jak ktoś kazał mi się utrzymać w 18 minutach i pierwszą wersję z 47 skrócić do tych 18, tę opowieść, powiedzmy, i pamiętać, co chcesz opowiedzieć i się nie rozwlekać, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Natomiast wystarczy tylko spojrzeć na ludzi i to idzie. Ale to tylko tak, żeby się uspokoić, tak, zachęcić, że warto. To może ja zacznę od tego, co druh komendant albo autor koncepcji tej konferencji napisał w samym wstępie. Padły tam słowa o napiętej sytuacji w związku Narodowstwa Polskiego i o tym, że jest nabrzmiały konflikt idei. I chciałabym z druhem przewodniczącym, który chyba najwięcej wie o tym, co się dzieje w Związku Narodowstwa Polskiego, bo uczestniczy na bieżąco w pracach, kieruje pracami Rady Naczelnej, spotyka się systematycznie z główną kwaterą. Czy rzeczywiście w Związku Harcerstwa Polskiego jest nabrzmiały konflikt idei? Czy ta sytuacja, którą nazywamy trudną, chociaż ja nie do końca uważam, że ona jest trudna, bo dla mnie jest ona normalną sytuacją w normalnym stowarzyszeniu, gdzie są różnice poglądów i różne koncepcje na zarządzanie organizacją, ale rzeczywiście, czy jest konflikt idei? A jeżeli jest konflikt idei, no to jakie te idee się ścierają? Tutaj druh komendant sugerował, że jest konflikt między ruchem a organizacją. Czy może jest ten konflikt idei w samej organizacji? A czy my w ogóle rozmawiamy o ideach jako instruktorzy w takich codziennych dyskusjach? Czy nie koncentrujemy się na bieżących sprawach, na takich technicznych sprawach zarządzania organizacją, a może o tych ideach naszych rozmawiamy za rzadko? Chciałabym, żeby druh przewodniczący powiedział, jak on to postrzega, jak on to widzi, bo dla mnie trochę ta teza konferencji zabrzmiała nie do końca, dla mnie oczywiście, dla mnie nie do końca zgodnie z prawdą. W moim odczuciu to jest bardziej różne koncepcje zarządzania organizacją niż konflikt idei, a może ja po prostu nie widzę tego konfliktu idei. Może ten konflikt jest tak jakby w tle, a uzewnętrznia się różnymi koncepcjami zarządzania organizacją. No, przyznam, że mam z tym pytaniem pewien dylemat, dlatego że ja bardzo bym chciał, żeby to był konflikt idei. Po prostu
żebyśmy właśnie rozmawiali o ideach, żebyśmy się zderzali z tym, jak widzimy przyszłość tej organizacji, czyli widzimy teraźniejszość, powiedzmy, i w którą stronę powinniśmy iść, ale niestety tego trochę jednak nie dostrzegam. To prawda, mówi się gdzieś tam w podtekście, że mamy tutaj konflikt pomiędzy harcerstwem, niektórzy nazywają to pałatkowym albo nowoczesnym, tak? Pałatkowym to ci, co biegają po lesie, lubią tam jeszcze sypiać się na pryczach, powiedzmy, a te nowoczesne, no to to jest takie bliższe scoutingowi, takiemu luźniejszemu spojrzeniu jakby na harcerstwo. Gdzie są wartości, w tym to jakby nikt tego nie powiedział, powiedzmy, to bardziej jest kwestia przypisania pewnego, nie wiem, czy łatki, bo to tak może się nazwane, po prostu kogoś się przypisuje do jednej grupy albo do drugiej, czasami ze względów wiekowych, a czasami po prostu z powodu jakby poglądów. Przejrzałem sobie ostatnio, przygotowana taka była konferencja z jaką zmierza ZKP, organizowana przez Stronę Giełbuską w 2010 roku, to już jest 11 lat temu. Napisałem tam takie swoje wystąpienie i napisałem tam kilkanaście różnych pytań, które moim zdaniem powinniśmy rozstrzygnąć do tego czasu w organizacji. One były właśnie różne, ciągle się powtarzające, bo jak sobie przeczytałem ostatnio wszystkie, tylko dla instruktorów braci śliwerskich, o konflikcie, gdzie się mówiło o organizacji opiekuńczej i takiej, która organizuje czas wolny, a właśnie ruchowi społecznemu, który buduje na podstawie pewnych wartości człowieka, tak jak to pisała Grodecka, wolnego, umiejącego z tej wolności korzystać, to niestety przeczytałem to jeszcze raz w tym roku i wszystkie te pytania nadal są otwarte, to znaczy nadal żeśmy sobie ich nie rozstrzygnęli. W tej chwili jedyna rozmowa o pewnym sporze jakby trochę idei to jest rozmowa co do kwestii, powiedzmy, drugiej roty przyrzeczenia, powiedzmy tego podwójnego przyrzeczenia, co do kwestii miejsca Boga w harcerstwie, co do kwestii prawa i przyrzeczenia, czy też obietnicy Jezusa, bo tutaj też są propozycje pewnych zmian na ten najbliższy zjazd zwykły, jeżeli oczywiście będziemy zmieniać statut. Ale ona też nie jest, jest dyskusją ideową, bo tak możemy o tym powiedzieć, bo ona mówi o pewnym elemencie, czyli tego, czego chcemy w ZKP, kto się ma w tym ZKP mieścić, czy my mamy propozycję szczerą i otwartą i uczciwą dla wszystkich, a mówimy, że chcemy mieć wszystkich, czyli tych, co wierzą i te deklaracje mamy zdecydowanie pewnie więcej, chociaż nikt tego nie badał tak naprawdę i nie bardzo powinien nawet, bo to nie jest jakby element, który tym badaniom powinien podlegać. Mamy takich, którzy szukają, mamy takich, którzy są, czym deklarują się jako też niewierzący. To jest rzeczywiście pewien spór, pewna rozmowa, ale on nie jest może sporem, on jest bardziej próbą rozmowy na ten temat, jak zrobić tak, żeby to, co jakby mamy w organizacji, w tym prawo i przyrzeczenie i podstawowe jakby zasady, rzeczywiście pasowały do wszystkich. No i to jest jakby pewnie największy problem i to jest jakby duży spór, który się toczy od lat. Przypomnę, że jak wracaliśmy do, tak jak się mówi, robiliśmy odnowę w harcerstwie, to mieliśmy dwie loty, potem z tej drugiej loty zrezygnowaliśmy z różnych powodów, także zewnętrznych i w tej chwili jakby do tej dyskusji z powrotem wracamy. Tak. Tak naprawdę pozostałe różne tematy, które gdzieś tam właśnie krążą, kim mamy być, jaką organizacją, jakie jest nasze główne zadanie, jak chcemy rozumieć to nasze wychowanie, jak chcemy jakby spojrzeć właśnie na ten element, który mamy tutaj w tytule, czyli ruch i organizacja. I takiego spojrzenia na to właściwie, co tu jest jakby ważniejsze, co wspierać, co jest jakby dla kogo. Tak? Jeżeli sobie powiemy, że ruch to jest ta żywiołowość, ta spontaniczność i to jest to, co daje nam ten element kształtowania rzeczywiście otwartego i wolnego człowieka, ale przygotowanego do zmieniającego się świata, powiedzmy, bo to jest, jakby dzisiaj bym powiedział, główny cel harcerstwa, no to organizacja jest tym, które powinno jakby wspierać jakby działanie jakby tego ruchu, w bardzo dużym skrócie oczywiście, powinno wspierać ten ruch, powiedzmy, a nie go utrudniać. Ja mam taki spór trochę w Radzie, spór, bo to nie jest konflikt, spór. Mamy instruktorów, którzy właśnie patrzą na przepisy, jak się to nie mieści w przepisach, to jest źle. I mamy na szczęście jeszcze większość tych, którzy patrzą
na to, że jeżeli przepisy przeszkadzają w działaniu ruchu, to znaczy, że trzeba zmienić przepisy, powiedzmy, a nie dokształcować, a nie jakby dopasowywać ruch do przepisów, bo to ma nas wspierać i pomagać, a nie przeszkadzać i utrudniać. Natomiast na pewno zrobił się z tego, ja nie powiedział, czy konflikt, ale jakby na pewno jakby stało się tak, że obrócono trochę tą dyskusję nad sposobem funkcjonowania organizacji, nad sposobem zarządzania tą organizacją, czy to z zasobami ludzkimi, czy też finansami, także w dużej mierze, na sposób trochę osobowy, tak? Przypisując, powiedzmy, że jedni są po jednej stronie, drugi po drugiej, jakbyśmy byli w stanie określić te strony, chociaż nikt tak naprawdę do końca jakby nie określił. I w tej właśnie próbie definiowania, powiedzmy, kto jest po której stronie, zapomnieliśmy właściwie właśnie o tym, gdzie jest istota sprawy i o czym tak naprawdę rozmawiamy. Bardziej chcemy patrzeć, czy to jest nasz, czy nie nasz. To jest element, który jakby powoduje to, że my, nie rozmawiając, powiedzmy, o istocie, a odnosząc to tylko tak naprawdę ad personam, wytrącamy sobie w ogóle możliwość dyskusji. Bo to jest trudno wtedy dyskutować, prawda? Jeżeli istotą jest to, że ty nie jesteś mój i ja się z tobą po prostu nie zgadzam, permanentnie jesteś zły, no to trudno wtedy rozmawiać o istocie tak naprawdę problemu, który się pojawił, czy sposobie jakby zarządzania tą organizacją. Jedno, co uważam, że jest jakby mimo wszystko dobre w tym wszystkim, co się tutaj wydzieje, no, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć, bo czasami też mam wrażenie, że nie chcę. I że to też nie o to chodzi. I że to bardziej w którymś momencie, jak rzuciłem na jednym z ognisk, na jednym z kursów w Kacniszowskim, w których byłem, dobra, to rozmawiajmy, cofnijmy się, zastanówmy się, usiądźmy, no to już usłyszałem w komentarzach, powiedzmy, żadnego cofania się, teraz tylko już zjazd i wybieramy. Więc jakby to, jeżeli właśnie nie spróbujemy odrzucić właśnie tego spojrzenia, które są nam, nie spróbujemy spojrzeć, że czyjeś poglądy są takie, dlatego że takie są, że one są przekonane i porozmawiamy teraz o argumentach i o tym, do czego jesteś przekonani, do czego nie, ale będziemy właściwie właśnie patrzeć na to i przypisywać komuś tylko i wyłącznie złe intencje, no to się oczywiście nigdy nie dogadamy i wtedy będzie rzeczywiście duży kłopot z porozumiewaniem się, ponieważ rozmawiamy, żeby nie o problemie, a patrzymy na siebie po prostu jak nie przepadająco, może tak bezdatnie powiem, za sobą osobę. Więc szczerze mówiąc, nie potrafię zdefiniować do końca sporu i żałuję, że nie jesteśmy w stanie czasami rozmawiać o tych właśnie kwestiach ideowych, dlatego że ten spór nam to bardzo utrudnia, że ten sposób, w który zaczęliśmy funkcjonować, trochę nam jakby tą rozmowę uniemożliwia, bo dzisiaj bardziej czasami patrzymy, co kto powiedział po to, żeby komuś coś wytknąć, niż zastanowić się, powiedzmy, nad sensem jakby tej wypowiedzi i tego, co chciał nam powiedzieć. Te słowa czasami, szczególnie w takiej dyskucie face to face, teraz, już, mogą nie zawsze się składać jakby najlepiej w takie czy inne zdania, ale sens jest istotny tej rozmowy, a my niestety patrzymy czasami na to właśnie, co powiedziałeś, które słowo użyłeś, którego nie powinieneś i wtedy rzeczywiście zapominamy o meritum, a zaczynamy dyskusję o rzeczach pobocznych. I tej dyskusji rzeczywiście o tym, co jest ważne, brakuje mi. Teraz próbujemy rozmawiać, mając trochę czasu, na przełomie zjazdu, proszę nie przerywać się, jakby nam za długo, mamy szansę trochę rozmawiać. Przy okazji rozmowy o projektach uchwał na zjazd, czy propozycjach zmian statutowych, zaczynamy w końcu rozmawiać, zaczynamy mówić, zaczynamy sobie definiować pewne rzeczy, zaczynamy wymieniać jego poglądy i argumenty i to jest pozytywne. Tak? Kilka takich spotkań się już odbyło. Żałuję tylko, że na 200 parę delegatów na tych spotkaniach czy na 300 osób, 200 parę, które są uważane, żeby być na zjeździe z głosem doradczym czy decydującym. Spotkania uczestniczy 70 czy 80, czy 90 maksimum, czyli nawet nie połowa. No bo będziemy musieli powtarzać tę dyskusję być może jeszcze raz na samym zjeździe, a byłoby szkoda, bo wiele ciekawych rzeczy już czasami zostało powiedziane. I to jest dobra dyskusja. Tak. Wróćmy jeszcze do tego wątku właśnie rozmów instruktorskich o wartościach. Wszyscy instruktorzy, tak wszyscy
którzy jesteście, w zasadzie jesteśmy obciążeni różnymi obowiązkami. Mamy tego dużo, pełnimy nieraz kilka funkcji i w tej takiej codziennej bieganinie, spełnianiu różnych obowiązków, brakuje nam nieraz czasu, żeby usiąść i porozmawiać o tych sprawach najważniejszych, o wartościach, które nas łączą, z którymi powinniśmy się utożsamiać. I teraz druhu, chciałabym wrócić, żebyśmy właśnie do tej sprawy. Mamy wartości zapisane w statucie, w naszych dokumentach, prawo i przyrzeczenie harcerskie. Na dobrą sprawę to by nam wystarczyło, a ciągle tworzymy jakieś dodatkowe dokumenty. Kodeks instruktorski, ostatnio nawet Zjazd 40 wymyślił, żeby stworzyć poradnik lojalnościowy dla komend. W ogóle akurat to zadanie, mówię o nim, bo nim się zajmowałam, bo przypisano CKR-owi, też to takie dziwna konstrukcja, zupełnie niepotrzebne i zupełnie niezaabsorbowane przez środowisko. Dobrze, że ja uważam, że to jest dobrze, że dróg przewodniczący przesunął termin zjazdu, bo tak dużo się działo w roku 2021, że nie było czasu na rozmowy. A teraz tego czasu dostali te parę miesięcy. Gdybyśmy musieli już w grudniu podejmować decyzję, to wiele spraw by było nieprzemyślanych, ale też byłoby zbyt wiele emocji jeszcze. Mam nadzieję, że teraz do maja, kiedy zjazd będzie podejmował bardzo ważne decyzje, ja mam tylko nadzieję, że znowu nie wymyśli opracowania jakichś programów, setek innych zadań dodatkowych, gdzie główna kwatera nic innego nie będzie robić, tylko tworzyć kolejne dokumenty. No bo tak to było. I teraz jest czas na rozmowę. To nie jest źle, że 70 osób bierze udział, bo z wielu względów to jest jednak, no powiedzmy sobie, 1/3 delegatów, prawda? To nie jest źle. Ja nawet bym powiedziała, że to jest dużo ludzi, którzy z całą świadomością będą dyskutować, będą podejmować decyzje. Także ja osobiście się bardzo cieszę, że dostaliśmy trochę czasu na spokojną rozmowę o rzeczach najważniejszych. O tym, że trzeba zmienić zapis w statucie, przynajmniej znieść to, co bardzo uderzało w instruktorów, i zresztą też uderzyło z ruchu przewodniczącego, to ten bezmyślny zapis, że jak spóźnimy się godzinę z opłaceniem składki, to już przestajemy być członkami ZKP. Coś, co jest nieprawdopodobnie restrykcyjne i żadna organizacja na świecie takiego zapisu nie ma. Zresztą powiem, że Centralna Komisja Rewizyjna zgłosiła projekt uchwały zmieniającej, usuwającej ten zapis. I wróćmy do tej rozmowy, do tej potrzeby rozmowy o sprawach najważniejszych. Żeby w tym codziennym zabieganiu, w tym, że tu trzeba zapłacić rachunek, tam trzeba zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, tam trzeba coś innego, że my czasem nie zagubiliśmy tej swojej busoli, tego, po co my w ogóle jesteśmy, kim my powinniśmy być. Bo mnie ciągle tych i rozmów brakuje, ale też takiego świadectwa tych postaw. Tylko właśnie wychodzę ten kazus tej składki, mojej składki zapłaconej za rolę. Bo się pokazywał jakby jaki jest element mojej dyskusji. Organizacja przez 2 miesiące zajmowała się moją składką. Tego, że jeżeli dałem zlecenie komputerowe 20, a wpłynęła składka 21, to ja ją zapłaciłem czy nie zapłaciłem. Organizacja się zajmowała bardzo długo. Nie dlatego, że to było takie istotne dla organizacji, bo ja składkę zapłaciłem. Było istotne, powiedzmy, czy można byłoby uznać, że ją zapłaciłem za późno i może przestał być przewodniczącym zgodnie z tym zapisem,
i zabrakłoby już jednego głosu i może inaczej by wyglądały różne dyskusje i decyzje. Ta najważniejsza o odwołanie Zbyszka Czerwińskiego akurat nie, bo ja tam się wstrzymałem głosu zgodnie z obietnicą, więc to i tak nie miałoby żadnego znaczenia. Natomiast po prostu to pokazywało też ten element dyskusji, jakby, w której jesteśmy, aż potrzeba było tego decyzji Centralnej Komisji Rewizyjnej, żeby zdecydować, czy to jest zapłacone, czy nie. No i to jest właśnie ten spór, jeżeli już mówimy o sporze pomiędzy organizacją, to jest właśnie ten spór, tak? Ten, który mówi, powiedzmy, że nie jest tak, że właśnie ta organizacja nam próbuje skomplikować sytuację, albo próbuje ją wykorzystać czasami do sporów wewnętrznych, a nie właśnie rozmawiać o meritum. Kiedyś było takie spotkanie na Politechnice Łódzkiej, to było bardzo dawno, bo to był 1999 rok. Przyjechała do Polski taka dość duża delegacja takiej fundacji imieniem Franciszka Dreckera, jeżeli dobrze to czytam oczywiście. Drecker to był guru zarządzania, nieżyjący. Stworzył właściwie trochę naukę zarządzania jakby na świecie. Powstała jego fundacja. Fundacją kierowała, nie wiem czy nie kieruje dalej jeszcze, kierowała wtedy Francis Hesselbaum, jeżeli to oczywiście dobrze czytam nazwisko, bo mogę oczywiście pomylić, której głównym punktem jej życiorysu było to, że była 16 lat szefową Żeńskiej Organizacji Sportowej Stanów Zjednoczonych i kierowała tę fundację. Tam był jeden dzień dla organizacji pozarządowych i jeden dzień dla biznesu. Bo jak mówił Francis Dreckel, ja się kieruję organizacją pozarządową, tak samo jak biznesem, tylko lepiej. Ale inny był tam element. To padło takie pytanie po prostu. Ja mam tam 20 stron notatek i korzystam z nich cały czas. Jedno było pytanie. Skąd się biorą konflikty w organizacji pozarządowej? I odpowiedź była bardzo prosta. Aż dziś po prostu, że jest prosta odpowiedź, tak strasznie trudna do zastosowania. Otóż Dufna Francis odpowiedziała tak. Proszę Państwa, tam gdzie wszyscy mają na myśli, w sercu i w działaniu interes organizacji, nie ma konfliktu. Tam gdzie na pierwszy plan wychodzi interes osobisty, zaczynają się konflikty. To jest, wydawałoby się, niezwykle prosta rzecz, a zobaczcie, jak strasznie trudno nam czasami sobie z tym elementem poradzić. Właśnie przyjąć to założenie, że po pierwsze myślimy o organizacji, to jest nasz główny interes. I możemy się oczywiście różnić we wszystkich możliwych pojęciach tego, czyli kierunku, sposobu zarządzania, idei, która nam kieruje i tak dalej. I możemy o tym rozmawiać i dyskutować. Rozmawiamy o organizacji, o idei, o przyszłości, o tym, co kochamy i co chcemy. Ale tam, gdzie właśnie przestajemy rozmawiać, zaczyna być upór, powiedzmy, bo moje, bo nasze, bo moje jest najlepsze i nie próbujemy, aby się słuchać nawzajem, no to właśnie zaczyna się konflikt z organizacji. Tak? I on jakby tak naprawdę ma zupełnie czasami inny profil. To jest niezwykła prawda, a taka trudna w realizacji. A to się w ogóle okazuje, że te rzeczy najprostsze są najtrudniejsze. Ta druhna właśnie, będziemy mówić sobie mniej, że bardzo dobrze się z Kysią znamy. Tak. Ta druhna była chyba w Załęczu, bo ja pamiętam tą konferencję i powiem Ci szczerze, że bardzo często tekst to cytuję, że jeżeli koncentrujemy się na zadaniach, na celu, to wtedy nie ma konfliktu, a jeżeli koncentrujemy się na sobie, na osobistych celach, marzeniach, pragnieniach, ambicjach, to wtedy zawsze są konflikty. Ale czy to jest możliwe? Możliwe. Tak jest naprawdę możliwe. Tak, możliwe. To jest kwestia właśnie takiego spojrzenia, że po pierwsze warto rozmawiać z każdym. Tak? To jest pierwszy element. Drugi taki, bądźmy szczerzy, tak, rozmawiajmy powiedzmy o tym, co rzeczywiście czujemy, co nam się, co chcielibyśmy zmienić, w jaki sposób idzie. Tak próbujemy teraz rozmawiać podczas tych spotkań, które się odbywają dosyć często. Raz na tydzień i czasami dłuższe jeszcze w sobotę, więc to jest dużo tych spotkań. I dużo godzin jakby przegadanych. Mam nadzieję, że tak, że to po prostu nam pozwoli przygotować się lepiej do tego zjazdu i do jakichś zmian, które będziemy chcieli tam przeprowadzić. Tam się zderzamy jakby z poglądami. Więc jakby jak założymy, że ta druga osoba ma szczere intencje rozmawiania właśnie o organizacji, a ma inne poglądy,
może się z tym nie zgadzać, że przestaniemy, żeby rzucać jakiś element insynuacji, mówienia, że ktoś kombinuje, czy coś, tylko dobrze, no masz inne zdanie, ja mam takie, moje argumenty są takie, twoje są takie, teraz spróbujmy sobie je zderzyć, zobaczyć, które te argumenty wydarzą się przekonać, ale słuchajmy się, tak? Bo my rzeczywiście dużo mówimy, czasami udajemy, że słuchamy, ale nie słyszymy siebie po prostu bardzo często. Nie próbujemy zrozumieć czyjejś intencji. A czasami ten punkt widzenia jest po prostu różny. Ja na swoich zajęciach stosowałem kiedyś taką metodę, żeby pokazać ten punkt widzenia. Uwieszałem 4 zdjęcia globusa. Takiego globusa, jaki są w książkach w Stanach Zjednoczonych, takiego globusa, jak jest w książkach w Rosji, w Chinach i w Europie. Co jest ciekawe jakby w tych wszystkich czterech globusach, jak wam się wydaje? Centrum, tak. Otóż w centrum tego globusu jest zawsze ten kontynent, który powiedzmy to wydaje po prostu. Co oznacza, że co innego mamy czasami po różnych stronach i mamy inny punkt odniesienia. Jeżeli patrzymy z tego swojego punktu widzenia i nie chcemy zrozumieć punktu widzenia drugiego człowieka, to oczywiście może się okazać, że mówimy o tym samym, ale rozumiemy co innego w tym. Tak? Wydaje nam się, że mówimy o tym samym, ale to tak naprawdę nie wiemy. Więc jak nie zadamy sobie pytania właściwie o co nam chodzi, tak naprawdę jaki jest nasz punkt widzenia i dlaczego tak patrzymy, no to wtedy rzeczywiście się nie dogadamy, bo ciągle będziemy mówić o stanowiskach, ale nie mówimy powiedzmy o meritum, nie motywach, nie potrzeba. A wracając na chwilę do kodeksu instruktorskiego. Kto korzysta z kodeksu instruktorskiego? Przepraszam za to pytanie. I to nie jest egzamin, tak, tylko po prostu taki sondaż. Kto do niego zaglądał kiedyś? Ja nie wiedziałem, że no właśnie. No właśnie. Tak, czasami prowadzą na kursach, tak. Kodeks powstawał wtedy, kiedy wydawało się, że potrzeba jest tego, żebyśmy popatrzyli na siebie jako instruktorzy z czterech punktów widzenia, bo on taki zakłada, tak? Czyli ja jako wychowawca, ja jako rozwijający się instruktor, czyli taki trochę dla siebie, ja dla organizacji, ja na zewnątrz. Będzie pokazać po prostu, że każde działanie instruktora ma właśnie taką siłę oddziaływania. Że ten przykład osobisty, jaki jest, to jest ten element. Jeżeli ty się rozwijasz, to będą się rozwijać twoi podopieczni albo ci, którzy się z tobą kontaktują, powiedzmy, aby sobie na nich wzorem. Potem był element taki właśnie, jaki ty masz stosunek do tego wychowanka. Czy taki, jaki pisał Baden-Powell, że mówimy, że podglądamy, patrzymy, obserwujemy i właściwie patrzymy, co targa i szaleje w młodym człowieku i staramy mu się pomóc, powiedzmy, żeby to targanie i szarpanie przynosiło jeszcze pożyteczne skutki. Twój stosunek do organizacji, czyli, bo ty jako instruktor zaczynasz odpowiadać też z organizacji. To nie jest tak, że z organizacją odpowiada tylko wada centralna, przewodniczący, tylko na komisja rewizyjna, rada naczelna i tak dalej. Nie, za organizację odpowiada każdy instruktor, bo na nas patrzą ci, którzy oceniają organizację. Patrzą na harcerza, mówią, ktoś ich wychował, ktoś z nimi przyszedł, ktoś z nimi pracuje, więc oni trochę się zachowują tak jak ten ktoś. No i trzeci właśnie to jest ten element, ten czwarty na zewnątrz. I tak powstawał kodeks, żebyśmy się na to spojrzeli, nie próbowali na każdych zajęciach odkrywać jeszcze raz, jaki jest idealny instruktor. Bo opisaliśmy sobie trochę w tym kodeksie. I tu jeszcze dodam, że w 2009 roku kodeks instruktorski stał się załącznikiem do takiej właściwie najważniejszej uchwały, jaką są podstawy wychowawcze ZKP, gdzie są opisane właśnie podstawy wychowawcze i obok komentarza Drucha Mirowskiego załącznikiem jest kodeks instruktorski, więc bardzo ważny dokument. Zachęcam, spójrzcie, on dzisiaj wymagałby pewnie trochę poprawy, no był pisany w 2005 roku, więc kilkanaście lat temu. Więc było inne spojrzenie, przyszło trochę wyzwanie, jakby więcej. Ale czytałam wczoraj i właściwie jest ciągle aktualny. To się też ja wiem. Sam go napisałem, ale nie, może to dlatego. Nie? I to była moja idea, powiedzmy, którą chciałem trochę to sobie zostawić, o czym też już mało kto pamięta. Bo wydawało mi się, że to jest bardzo istotne, że właśnie jeżeli nie będziemy patrzeć na siebie, nie spojrzymy na siebie, nie spróbujemy po prostu popracować trochę nad sobą, no to nic się w tej organizacji, znaczy to nie będzie szło w dobrym kierunku, może tak bym powiedział. Bo ja zawsze na swoich kursach, jak
jak kształcę kadrę kształcącą, czy też kadrę programową, to też powtarzam. Wszystko, co macie w książkach, wszystkie poradniki są tylko pewnymi narzędziami, które możecie użyć. Ale macie jedno narzędzie najważniejsze, najcenniejsze i najmocniejsze. Siebie. To wy jesteście tym największym oddziaływaniem. No i to jak wy będziecie, tacy będą, i jacy będziecie autentyczni, tacy będą ci, którzy z nimi pracujecie, czyli wychowujecie. To jest, reszta to są tylko narzędzia, które potrafią coś uatrakcyjnić, wspomóc, potrafią przenieść ten swój przykład osobisty, powiedzmy, właśnie poprzez tą zabawę, czy poprzez grę, tak, czy przez poszukiwania. Ale tak naprawdę najważniejszym narzędziem jest to. Tak, bo dla harcerza, harcerki, ale także dla instruktorów, harcerstwo jest takie, jak są otaczający nas jego członkowie, prawda? Ale i to jest ruch. Tak. Patrzę na temat, mamy rozmawiać o braterstwie. Moi drodzy, to jest, braterstwo to jest rodzaj relacji międzyludzkiej. I od wszystko, tak jak drugi przewodniczący powiedział, zależy właśnie od tych relacji, jakie są między ludźmi. Na temat braterstwa napisano bardzo wiele. Przede wszystkim każdy komentarz do prawa harcerskiego, a powstało ich niezwykle dużo, no, do prawa skautowego Baden-Powell, potem począwszy przez tak wybitne postaci z naszego harcerstwa, ja to sobie z harcerstwa, ale także osób spoza, bo komentarz do prawa pisał i błogosławiony prymas Wyszyński i kardynał Glenn, także druh przewodniczący jest autorem jednego z komentarzy. Chyba zbiorowa praca, bym też powiedział. Tak, ale no, druh autoryzował, czyli ostatecznie wiadomo, że pewne rzeczy tworzy się w trakcie dyskusji. Wróćmy właśnie do tych relacji. Na ile one się uzewnętrzniają, na ile one są zapisami pięknymi, a na ile my je na co dzień dostrzegamy. Każdy z nas by potrafił podać mnóstwo przykładów takiego autentycznego braterstwa. Ja zawsze powtarzam, że nigdzie nie spotkałam tak wielu serdecznych, dobrych, życzliwych mi ludzi, jak w harcerstwie, ale też w harcerstwie spotkałam ludzi nieżyczliwych, prawda? Bądź skupionych na własnych ambicjach. Tutaj wrócę do tej szczerości. To już Bonaparte powiedział, że trzeba nie bać się tych ludzi, którzy mają inne zdanie, ale tylko tych ludzi, którzy nie mają odwagi, żeby to inne zdanie wyrazić. No po prostu z różnych powodów nie potrafią. To my właśnie to braterstwo jest takie nam przypisane. My się tym szczycimy, my o tym mówimy, że to jest nasz wielki ideał. Ale czy czasem nie zabrakło tego braterstwa właśnie rok, dwa lata temu, tym zabrakło takich szczerych, otwartych rozmów. Właśnie o problemach, koncentrując się na potrzebach organizacji, a nie na ambicjach. Ja wiem, że ja stawiam takie pytania, na które może nie zawsze się da odpowiedzieć, bo przecież my nie do końca wiemy, jakie ktoś miał intencje. Może ktoś po prostu nie miał pomysłu na tę organizację, a tylko działał tak po omacku, bo mu się wydawało, że ma rację. Jak to z tym braterstwem druhu jest? Pytam drucha jako człowieka, który dużo na ten temat myślał, który na ten temat pisał, który stworzył jakąś definicję naszych postaw harcerskich. Bardzo trudne pytanie. Ja się zastanawiałem nad tym, jak miałem wystąpić właśnie na Radeksie Łódzkim, jaki problem uważam za istotny i o czym chciałem rozmawiać, to zatytułowałem sobie to wystąpienie Zatrzymać się, żeby zostawić ślad. Zatrzymać się to oznaczało to, o czym ja tam też mówię, że my często żyjemy w takim pędzie i w tej organizacji też żyjemy czasami w takim pędzie.
Pęd to oznacza, że właściwie wszystko, co się dzieje naokoło nas, to trochę jakbyśmy byli w pociągu. Tak naprawdę widzimy mijające nas obrazy, one jakby znikają bardzo szybko, powiedzmy, jak zdjęcia trochę, tyle, że już minęły, powiedzmy, jakby ja z nie zobaczymy. Żeby zobaczyć coś głębiej, poznać, odczuć, to się zaczyna. To samo jest z drugim człowiekiem. Żeby go poznać, wiedzieć, doświadczyć, zrozumieć, trzeba się na chwilę przy nim zatrzymać. To czasami może być to zatrzymanie, które potem zostawia ślad na całe życie. Ja mam tak przyjaciół po 30 lat już, czy 20 parę. Właśnie tylko dlatego, że na chwilę się przysiadłem, żeby przez moment porozmawiać. Dzisiaj jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi od 30 lat. Tak. Nie, nie stajemy. I jestem z tego dumny, że mam takie duże grono przyjaciół. Najlepsze zawsze były takie rozmowy z różnymi osobami, powiedzmy tak właśnie. Siadamy do samochodu, jedziemy na spotkanie, mamy 5 godzin drogi i rozmawiamy. Jak wtedy nie ma jakby bariery takiej, że ktoś z nami jest, nie ma bariery takiej, że muszę się zachować oficjalnie, że tu mam jakąś presję, że ktoś jeszcze za mną stoi, powiedzmy i tak dalej. Nie, jesteśmy ty i ja tak naprawdę. I te rozmowy zawsze są inne i otwarte, szczere, czasami trudne. Czasami powiemy wszystko, czasami coś przemilczymy, ale powiedzmy, raczej wyglądają na bardziej szczere. Moment, kiedy właśnie zaczynamy się trochę usztywniać, to jest taki, że przestajemy patrzeć na to, przestajemy być trochę, ja bym tak powiedział, jak to tutaj było powiedziane bardzo ładnie w jednej z książek, to mówiła Grodecka, mówiła o tym, że właśnie istotą wychowania harcerskiego jest to, że mamy wychować ludzi wolnych umiejętności i umiejętnie korzystających z tej wolności. To jest przepiękne stwierdzenie. Człowiek wolny to jest taki, który powiedzmy jest wolny także od presji czy napięć i tak dalej. To nie jest łatwe, nie żyjemy sami, potrzebujemy doradców, powiedzmy, potrzebujemy się poradzić, skonfrontować z kimś swoje opinie. I to robimy tak naprawdę. Tak? A i tak decyzję, którą musimy podjąć, i obojętnie czego ona dotyczy, to musimy ją podjąć w sobie, sami. Zrównoważyć te wszystkie elementy i dopiero wtedy podejmować decyzję. Ale wracając do tego obywatelstwa. To właśnie brakuje nam takiego zatrzymania się, takiego, żebyśmy usiedli gdzieś obok siebie w kręgu. Krąg daje nam to, ten element, nie tak jak trochę tutaj, ale to w konferencji tak jest trochę, że tutaj jest ktoś to mówiący, jakby z katedry trochę i ktoś inny ma słuchać prawdę objawioną. Zupełnie nie o to chodzi. W kręgu mamy tę szansę, że siedzimy na równi, każdy jest naprzeciwko, każdy jest obok, powiedzmy, i możemy spokojnie rozmawiać, powiedzmy, i jest, ono daje nam. Stąd ta idea braterstwa w tym kręgu się też obraca. Tak? Jakby brak braterstwa przerywa ten krąg. Braterstwo to jest także ten element, w którym właściwie się mówimy, że ktoś jest ważniejszy ode mnie. I jego jakby rzeczy, interesy jakby są ważniejsze. I nad tym się czasami pochylamy, bo jesteśmy w stanie poświęcić trochę jakby siebie. Ale ciągle jest ten element, że musimy z kimś zacząć rozmawiać, żeby go poznać, a trzymać się przy nim, żeby się dowiedzieć. I przestać ferować jakby wyroki, opinie, to nie tylko dlatego, że ktoś tak powiedział, że coś przeczytaliśmy, że słyszeliśmy jakąś opinię, czy jakąś narrację i tak dalej. Rozmawiajmy. To jest to, co próbujemy teraz zrobić. Ja nie cieszę się z tego, że przełożyłem zjazd. Ja uznałem, że wtedy trzeba to zrobić. Zjazd wypadałby w grudniu, w szczycie pandemii, 600 parę osób umierających jakby w szpitalach i 50 tysięcy jakby zarażonych. I to wcale nie była łatwa decyzja, ale pomyślałem sobie, powiedzmy, że daje nam to szansę, że trzeba wykorzystać ten czas. Stąd ta namowa do delegatów, powiedzmy, rozmawiajmy w takim układzie. Mamy więcej czasu, możemy się więcej spotykać. I rozmawiamy. Jestem przekonany, że to przyniesie dobry efekt. Bo jak zaczynamy rozmawiać, to znamy swoje poglądy, wiemy, dlaczego tak myślimy, wiemy, z czym się zgadzamy, czy nie, ale ciągle ze sobą rozmawiamy. Dopóki rozmawiamy, to jest szansa, że się możemy znaleźć porozumienie. Najgorsze, co możemy zrobić, to przestajemy rozmawiać, okupujemy się po różnych stronach i do barykady, powiedzmy, i wtedy my nie rozmawiamy oczywiście, i wtedy nic nie istnieje. I dlatego to jest to właśnie też, żebyśmy ciągle mieli ten otwarty umysł na drugiego człowieka i mówili, może on ma rację, może to jest dobry pomysł, może przyszedł czas na zmianę, może ta zmiana właśnie już powinna być teraz, a nie jutro czy pojutrze. Może coś trzeba odwrócić czy zmienić, zastanowić się, czyje interesy właściwie nie są dobrze reprezentowane i warto je reprezentować. Właśnie to jest to miejsce na rozmowę i dyskusję o idei i o tym, żebyśmy
wszyscy jesteśmy w tej samej organizacji, więc staramy się stworzyć sobie takie warunki do funkcjonowania, żebyśmy się w niej lubili. Ja bym powiedział, kochali, bo braterstwo trochę na tym też polega, że kochamy drugiego człowieka. Że właśnie otwieramy przed kimś dom po prostu. Ile razy ktoś u mnie nocował na materacu na podłodze, bo po prostu przyjechał do Łodzi, do Warszawy. W moim pokoiku, który mam w Warszawie 10,5 metra, potrafiło nocować 12 osób. Ale nocowali, bo po prostu mieli tam takie możliwości. I to zawsze było otwarte. Jak pracowałem w Centralnej Szkole z Zalęczu Wielkim, myśmy nie zamykali drzwi. My chodzili do pracy, poszli na zajęcia, dzieciaki biegały, po prostu wszystkie drzwi były otwarte. A propos, ja przepraszam, że tak trochę. Nikt nikomu niczego nie ukradł, nic nie zginął. Słuchajcie, wielkim moim. A dzieci jadły obiad tam, gdzie doszło, tak. Tam, gdzie do tego domu, do którego weszło. Ale słuchajcie, nasza organizacja potrzebuje takiego miejsca. Naprawdę, bo od lat o tym mówimy. Pamiętamy Załęcze, pamiętamy jeszcze wcześniej te szkoły instruktorskie, ale Centralna Szkoła Instruktorska nigdy nie będzie pełniła do końca swojej roli, jeśli nie będzie takiego miejsca. Takiego miejsca, jakim było Załęcze. Ciągle wszyscy wracamy, starsi instruktorzy, bo oczywiście młodzi to nie wiedzą pewnie nawet o czym ja mówię, ale miejsca są ważne. Ważne są miejsca do spotkań. Tego nie zastąpić żadna przestrzeń internetowa, żadny wynajęty lokal, żaden nic. Miejsce jest ważne do rozmów, do tego, żeby przyjechać i czuć jak się u siebie w domu. Brakuje tego. Bardzo mnie brakuje bardzo. Doniecki w swoich tutaj wspomnieniach napisał w którymś tam momencie, to się dotyczyło co prawda w czasie wojny, ale dotyczyło to po wojnie. On napisał takie jedno zdanie, to jest nie. To po wojnie najważniejsi będą ludzie, program i organizacja. To jest dobra kolejność. Dobra. To jest dobra kolejność. Najważniejsi są ludzie. I potem jest ten program, czyli czego chcemy tak naprawdę, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić, powiedzmy, jak chcemy to zrobić. Dopiero potem jest organizacja, która ma nas w tym wesprzeć. A czasami jest niestety tak, że ta organizacja nas trochę wypiera. Dokładnie. To taka to jest ruch, a organizacja. Tak, tak. Nadal najważniejsi są. My tak celowo nie dotykamy tego tematu rucha i organizacji, dlatego że mamy świadomość, bo znamy szczegółowy zakres konferencji, że jesteście przygotowani do pięknych wystąpień na temat ruchu i organizacji. Ewentualnie później może na samym końcu, jeżeli będziemy podsumowywać, to może jeszcze się włączymy do tej dyskusji, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast ja jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny, bardzo dla mnie taki, no nawet bolący. Nic mnie tak nie doprowadzało do fury, jak byłam komendantką główca, jak przychodzili harcerze na zbiórki na cywila i wyciągali z plecaków mundury, chociaż wiem, że szli prosto z domu. Zresztą wiem, że tak się dzieje ciągle. Na ile my, jako instruktorzy, a za nami harcerze, bo przecież wiadomo, że naśladują nas. To jest oczywiste, prawda? To nie muszę tu mówić o wielu przykładach. Na ile my jesteśmy dumni, dumni, to jest słowo naprawdę, które jeszcze raz powtórzę, dumni z tego, że jesteśmy harcerkami, harcerzami, instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego. Czy my potrafimy być dumni, dajemy temu świadectwo, komunikaty do społeczeństwa? Ja czasem mam wrażenie, jak obserwuję chętne przechodzenie w cywilnych ubraniach na różnego rodzaju konferencje, nawet gdzie powinniśmy być w mundurach. Nawet pamiętam takie uwagi pod adresem niektórych naczelników, nie tak dawno naczelniczki, że gdzieś tam w jakiejś konferencji, w ministerstwie i tak dalej była na cywila czy tak dalej. Czy my jesteśmy jako instruktorzy dumni? Z tym się łączy utożsamianie się z wartościami, z organizacją. Czyli właściwie to dotyka całej istoty bycia instruktorem. Jak myślisz? Bo ja to dość dla mnie jest to przykre, jak ja bardzo często widzę
właśnie ludzie, którzy tak jakby się wstydzili tego, że są instruktorami harcerskimi. A może to ja mam takie trochę wypaczone widzenie świata po prostu i źle to odbieram. Nie wiem, bo to pewnie jest pytanie do wszystkich nas. Ja jestem. Ja się przekonałem, że na zewnątrz, czyli to, co nas otacza, czasami ma lepsze pojęcie na nasz temat, to jest mniej lepszą opinię niż my sami. Dokładnie. Na swój. Tego, ja to zauważam i dostrzegam. Pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam mieliśmy taki projekt od poprzedniego rzecznika i jeździliśmy po prostu po Polsce. Tak, odwiedziliśmy 265 miejscowości. My tam jest spotkania z ludźmi. Byliśmy w samochód, tak. Zawsze też informowaliśmy miejscową komendę padomową, czy też powtarza, że będziemy w danym miejscu, gdyby ktoś był zainteresowany. Ja też wróciłem ze sobą mundur na wszelki wypadek, na te spotkania. Mój szef zawsze zaczynał, jak przedstawiał swoich współpracowników, to zawsze mówił o mnie oczywiście, czym się zajmuje w biurze, ale też mówił, ale tak na co dzień jeszcze prywatny to jest przewodniczący ZHP. I bardzo był z tego dumny, że ma takiego pracownika. Czasami to był zazdrosny, jeżeli więcej zdjęć zrobili ze mną niż z nim, ale to jest, to jak się okazało, było rzadko, bo w wielu szkołach, w których byliśmy, to było jednak w początkowej fazie, albo go nie było wcale. Natomiast rzeczywiście był z tego dumny. Mało tego, jak zostałem przewodniczącym na pierwszą kadencję, odezwało się w moim biurze 84 osoby, które do mnie napisały: czuwaj, drogi przewodniczący, meldujemy się na rozkaz, chociaż większość z nich już nie działała. Ale to też pokazywało, że też są z tego dumni, tak? No, że nie noszą tego mundura. Więc myślę, że to jest najważniejszy element, powiedzmy. Czy organizacja, którą reprezentujemy i jej wartości są dla nas ważne, bo jeżeli są dla nas ważne, to jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy członkiem tej organizacji. Jesteśmy też dumni z tego, że oczywiście możemy mieć pewne problemy, możemy mieć pewne spory. I będziemy je umieć rozwiązywać sami, to powinniśmy być z tego dumni, bo to jest ta istota. Tak, ze sporów czasami, z tego swoistego swędzenia mózgu, jak to pisał Stefan Niedowski, jak układał swoje gawędy, z tego swoistego swędzenia mózgu rodzą się nowe idee, nowe przyszłość i być może któreś spojrzenie musi odejść, ale myślę, że siłą tą, którą mamy, ja tak patrzę na byłych naczelników, siłą, którą ma organizacja i z której czasami się nie korzysta, to jest wielopokoleniowe. Nie dlatego, że musimy patrzeć na starszych, powiedzmy, jak w obrazek, jacy są piękni, powiedzmy, jak dużo wiele zrobili, ale ale chodzi w dużej mierze o to, że spotyka się, że wtedy jest taka szansa ucierania się pewnych rzeczy, idei, powiedzmy, które się zderzają z młodzieńczym optymizmem, z młodzieńczą pasją. Chociaż ta młodość czasami jest niezależna od wieku, a starość też jest niezależna od wieku. To od razu mogę powiedzieć, że jestem, mogę wskazywać dziesiątki przykładów młodych ludzi, którzy mentalnie są starzy i nie mają pasji w sobie, i starych ludzi, którzy mają tyle pasji, że mogliby obdzielić wielu młodych ludzi po prostu. I gdzie się zderza właśnie ta nowa otwartość, inne spojrzenie, to czego czasami ktoś inny może już nie zauważać, powiedzmy, bo coś mu jest obce, z pewnym doświadczeniem, z pewnym takim elementem, nawet czasami adwokata diabła, ale po to, żeby właśnie gdzieś nie popełniać już błędów, które gdzieś już kiedyś były popełnione i nie otwierać tych samych drzwi ciągle na nowo, bo je próbujemy odkrywać. Ja czasami się łapię na tym, że ciągle muszę przypominać, powiedzmy, tak, byłem przy tym, tworzyłem. Od 90 roku uczestniczyłem prawie we wszystkich zjazdach i prawie zawsze byłem w jakiejś części komisji statutowej, więc możecie powiedzieć, że pewnie dlatego ten statut jest taki kaleki, tak? ale nie z tego powodu, tylko z tego, że niby nie chcieliśmy go napisać porządnie i na nowo, tylko ciągle go próbujemy poprawiać. I próbujemy go poprawiać, żeby załatać jakąś dziurę, którą nam się wydaje, rzeczywistość wymyśliła. No to nigdy tego nie zrobimy. Popatrzcie na prawo. Prawo nie nadąża za życiem. Życie znajduje rozwiązania, a prawo dopiero za nim jakby stara się dreptać i jak najszybciej próbować coś rozwiązać. I tego nigdy nie zrobił. Dlatego czasami istotą, powiedzmy, jest nie litera prawa, ale duch. Czyli o co nam chodziło, jaka była istota tego zapisu, a nie jego sam już zapis literowy, bo on może być zawsze kaleki. Ale musimy zawsze pamiętać, co ustawodawca, w naszym przykładzie uchwałodawca, czy statutodawca
miał tak na myśli, konstruując ten czy inny przepis, a nie to, jak go spróbujemy odczytać, bo wtedy może się okazać, że on nam utrudnia zamiast ułatwiać. I mniej zapiszemy w statucie, i mniej zapiszemy w regulaminach, tym lepiej, bo to jest żywa organizacja. I mamy dać jej swobodę jego tego funkcjonowania po prostu, bo ma przynieść jego korzyść i właśnie nie zabijać tej spontaniczności, która gdzieś funkcjonuje, ale ma też chronić oczywiście tam, gdzie potrzeba, tak? Czyli to, co jest jakby istotą najważniejszą, bo na przykład bezpieczeństwo to jest ten element, o którym w ogóle nie powinniśmy dyskutować w jakikolwiek sposób. Ona ma być. Trzeba zrobić wszystko, żeby było i znaleźć takie rozwiązania, że jak ktoś by nawet nie potrafił, to żeby musiał się do niej zastosować. To jest jedyne moim zdaniem ograniczenie, żeby nie... I po pierwsze, gdybyśmy jeszcze wracali do tego ruchu i organizacji, to ja bym powiedział, ruch jak najbardziej swobodnie, spontanicznie, a jak chodzi o organizację, oby po pierwsze nie szkodzić, a po drugie właśnie. Tak, o ruchu i organizacji będziemy jeszcze dużo rozmawiać. Chciałabym tak jakby zmierzać już do podsumowania naszej rozmowy, żeby braterstwo funkcjonowało, czyli ta otwartość, szczerość, ale musimy być dzielni. Aleksander Kamiński uznał dzielność za najważniejszą cechę. Być dzielnym, bo bardzo często, moi drodzy, ludzie dobrzy, łagodni, spokojni, czyniący dobro w każdym wymiarze, są zbyt pokorni, za mało dzielni. To jest kolejny problem, na którym można porozmawiać. A czasami trzeba być na tyle dzielny, żeby złu się przeciwstawić, żeby mieć odwagę powiedzieć nie, z tym się nie zgadzam, tego nie można zrobić, tego nie akceptuję. Stąd ja w pełni się zgadzam. Zresztą ja mam szczególny sentyment do Aleksandra Kamińskiego przez jego wieloletnią przyjaźń z patronem Hufca, z osobą bardzo mi blisko, z księdzem Peszkowskim. Zresztą Kamiński w 1946 roku pierwsze powojenne wydanie wysłał właśnie do Indii, do Zdzika Peszkowskiego, harcmistrza wtedy nie księdza, z taką piękną dedykacją. I ta dzielność wydaje mi się, że czasami zawodzi. Ja znam bardzo wielu, bardzo wspaniałych instruktorów, którym zabrakło tej dzielności, żeby przeciwstawić się złu. Nie mówię jakimś takim w sensie zło takie ekstremalne, bardzo widoczne, ale nawet niewłaściwym zachowaniom, niewłaściwym postawom. Czasem tej dzielności nam brakuje. I braterstwo według mojej oceny powinno być ściśle złączone z tą dzielnością, z tą odwagą właśnie powiedzenia swego zdania, swojej opinii, a nawet powiedzieć nie, na to mojej zgody nie mam. A wracając do statutu, drugi przewodniczący, no na statut świetnie zadziałał w tych trudnych, kryzysowych sytuacjach. Zgodnie ze statutem właściwie pewnie drużynowi w Polsce czy komendanci chłopców nawet nie do końca byli świadomi, jakie tam ważne rzeczy dzieją się na szczeblu centralnym. Tak jakby o braterstwie w organizacji, właściwie moi drodzy, najtrudniej mówić o rzeczach oczywistych, bo z braterstwem spotykamy się już od dziecka. Wszyscy, którzy funkcjonują w harcerstwie, od zucha, harcerza, ciągle się o braterstwie mówi, stwarzamy sytuacje, żeby robić coś dla innych. No, harcerstwo ma przepiękne tradycje, jeśli chodzi o pomaganie innym ludziom. Właściwie nawet chyba więcej okazujemy tego braterstwa na zewnątrz, pomagając uczestnicząc, no choćby jakby ostatnio nawet Wielka Orkiestra, gdzie harcerzy jest przecież dużo, różne rodzaje akcji. Za chwilę zbliża się Dzień Myśli Braterskiej, gdzie tradycją Związku Harcerstwa Polskiego, zwłaszcza harcerek, były coroczne akcje charytatywne na rzecz kogoś, prawda? Natomiast czasami może tego braterstwa do wewnątrz jest za mało. To jest takie pytanie, na które ja może też nie znam odpowiedzi, ale wiem, że my musimy o tym rozmawiać, może nawet nie tyle rozmawiać,
ale musimy ciągle swoje własne zachowania poddawać tak jakby rewizji i ocenie. Czy ja, Krystyna Chowalic, instruktorka drużynowa, członkini Centralnej Komisji Rewizyjnej, czy w moich relacjach do innych ludzi jest to braterstwo i czy mam odwagę zareagować, jeżeli tego braterstwa nie ma lub jest coś nie tak. I to każdy z nas musi ciągle ten egzamin zdawać. Właściwie to taki egzamin z braterstwa, to my zdajemy codziennie. Tak jak zdajemy egzamin ze swojej tak jakby postawy wobec innych ludzi. Codziennie zdajemy egzamin. Nieraz one są bardzo łatwe, bo łatwo jest nam dać, nie wiem, rzucić 10 zł osobie żebrzącej, ale dużo trudniej jest nam pójść do chorej sąsiadki i na przykład zmienić jej pieluchę, prawda? Więc ciągle zdajemy ten egzamin z braterstwa i to się nie skończy, ani żebyśmy nie wiem, co napisali, żebyśmy nie wiem, ile rzeczy zrobili, my ten egzamin z braterstwa będziemy zdawać do końca swojego życia. W poprzedniej kadencji u mnie w biurze była taka rada społeczna. Tam dużo było różnych właśnie osób, tam był Owsiak, Ochojska i tam innych takich osób, ale była tam jedna starsza kobieta, która była łączniczką podczas powstania Świateczną Pocztę. Ma w tej chwili 97 lat. Na jednym z ostatnich spotkań, dwa lata temu, kiedy właśnie był taki, się nawarstwiało dużo różnych problemów, zapytano się, co ona o tym sądzi. Powiedziała tak dwie rzeczy. Jedna mówi, że mam 90 parę lat. Myślałam już, że ten chlebak, co miałam podczas powstania, to on już będzie wisiał tam w muzeum. A ja ciągle co jakiś czas muszę go założyć i znowu wyjść na ulicę. I drugie, co powiedziała, to powiedziała tak. Dzisiaj najbardziej nam brak tej odwagi powiedzenia nie zgadzam. Na takie traktowanie, na takie funkcjonowanie, na takie postępowanie drugiego człowieka, na ten brak szacunku. Nie grozi za to już teraz śmierć, nie grozi za to, nie wiem, więzienie jakieś specjalnie, może utrata pracy, może zmiana jakiejś sytuacji, powiedzmy, ale to jest tyle, powiedzmy. I tego nam brakuje najbardziej. I największym sprzymierzeńcem każdej mowy nienawiści, każdego zła jest to bojowy. Zawsze jest tych, co się sprzeciwiają, mało. Że powtarzałem, że jeżeli w autobusie stanie 20 osób przeciwko jednemu, to ten się na pewno wystraszy. A jak stanie tylko jeden, to oczywiście wiadomo, że tak, to najbliżej oberwie. I w ten sposób. I to już pokazywała jakby historia, że kwestia, powiedzmy, tego, że nie bądź obojętny, reaguj. To jest najważniejszy element. To dotyczy także naszej organizacji. Jeżeli widzimy, że ktoś źle kogoś traktuje, niesprawiedliwie i tak dalej, to mówmy. To sprzeciwiajmy się temu. Właśnie to ta reakcja, bez tej reakcji, albo jak ktoś kogoś oczernia, szkaluje, to powiedzenie nie zgadzam się dzisiaj jest jednym z naszych najważniejszych jego obowiązków. I wtedy możemy mówić o braterstwie, wtedy możemy mówić o tym szacunku dla drugiego człowieka, wtedy możemy mówić o tym też o odwadze. To prawda, zawsze odwaga każda łączy się z konsekwencjami, powiedzmy. Ale no to właśnie odwaga polega na tym, że jesteśmy w stanie też pewnie wszystkie konsekwencje, jeżeli takie będzie potrzeba. Ale jeżeli rzeczywiście jakby ta idea braterstwa będzie coraz mocniejsza dla nas, jeśli spojrzymy w ten kodeks, będziemy mogli powiedzieć, odkreślić sobie tak, taki jestem, albo tu jeszcze coś brakuje, żeby popracować, to wtedy jesteśmy w stanie zmieniać organizację. Jeden z myślicieli powiedział, że chce zmieniać świat, zacznij zmianę od siebie. Dokładnie. Więc jakby zaczynajmy tą zmianę od siebie. Powiedzmy, na nią nigdy nie jest za późno. Tak? Ktoś mi ostatnio życzył przemyślanych decyzji. Ja mu powiedziałem, wszystkie są przemyślane, możemy tylko po prostu mieć różne punkty widzenia i różne argumenty przemawiają za tym czy za tamtym. A myślenia w tej kadencji mam bardzo dużo. Ale to nie zabija mojej pasji. To pojechałem na kurs Raczniszowski latem. I po prostu wszedłem na boso rano w lesie, na gimnastykę
i się czułem po prostu, że nagle jestem u siebie, że mam to, czego mi brakowało, właśnie powiew wiatru, ten szum drzew, te krowy, które tam się pasały, tych ludzi, którzy przyjechali też, żeby ze sobą pobyć i brać i czerpać od siebie, powiedzmy. To jest ta siła, bez której nie ma harcerstwa. I to jest jakby najważniejsze. Harcerstwo to jest spotkanie z drugim człowiekiem. Bo w nim są idee, powiedzmy. Naprawdę. To oni je stworzyli. Harcerstwo powstało, jak to mówię, wielka historia harcerstwa powstaje z małych historii każdego jego członka. Bo każdy z nas dołożył i do idei, do czegokolwiek. Nikt tu nie jest twórcą jednym, indywidualnym. To wszyscy razem tworzymy tą organizację, zostawiamy po sobie w niej ślad. Więc i to spotkanie z drugim człowiekiem moim zdaniem jest jakby najważniejszym elementem. Bo chcieliśmy się spotykać, chcieliśmy być ze sobą i czerpmy się. Podsumuję. A wiesz, że mamy inne zdanie. Podsumuję takim słowami. W tej chwili mi przyszły do głowy, przypomniały mi się, kiedy wiele lat temu rozmawiałam z naszym kapelanem Hufca, nieżyjącym, a bardzo cenionym w Sanoku kapłanem, który był przede wszystkim terapeutą, księdzem Wiesławem Siwcem, i rozmawialiśmy na temat, jak pomóc młodym ludziom, którzy mają mnóstwo problemów, dużo więcej niż my mieliśmy jako dzieci. To on powiedział coś takiego, trzeba z nimi być. Trzeba z nimi być. I myślę, że to, że trzeba być z drugim człowiekiem, rozmawiać z nim, wypić z nim tą herbatę, porozmawiać, trzeba być. Czasami nie trzeba wcale robić super ambitnych programów, bo nieraz zafiksowujemy się na jakichś bardzo, bardzo ambitnych działaniach, a zabraknie nam czasu na rozmowę z drugim człowiekiem. Trzeba po prostu być z drugim człowiekiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Przepraszam za wiele. Mądrość. Serdecznie dziękuję druhnie i druhowi za no, tą piękną rozmowę i te piękne słowa, które padały. Ja wiele rzeczy sobie zanotowałem. Będziemy na pewno mieli czas w późniejszym biegu naszej konferencji na rozmowę i wymianę pewnie też opinii. Teraz proponuję, żebyśmy odbyli 10-minutową przerwę taką...